Szczęść Boże, drodzy bracia i siostry, zapraszam Was do wysłuchania bardzo aktualnego orędzia i proszę Was o dzielenie się jego treścią z innymi, bo w jego ramach usłyszymy bardzo istotne słowa wiążące się ze śmiercią Benedykta XVI. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przybywam do Was jako wysłannik Przenajświętszej Trójcy. Wzywam Was do trwania dalej w ciężkiej pracy zmieniania osobistego postępowania. Nadchodzi chwila, w której wraz z posuwaniem się naprzód wydarzeń pszenica sama oddzieli się od chwastu. Ewangelia według świętego Mateusza 13, 24-26. Zły nieustannie kusi ludzi, wszystkich. Jedni upadają, a inni trwają, stawiając opór z mocną, dojrzałą i świadomą wiarą, nie tracąc nadziei na nawrócenie tych, którzy znajdują się w stanie grzechu. Moje legiony niebiańskie bez ustanku czuwają nad bezpieczeństwem dusz. Stoicie wobec zła, które za pomocą źle wykorzystywanych środków technologicznych zadziwi człowieka, tworząc obrazy na niebie, by was zdezorientować i w ten sposób poprowadzić was drogą przeciwną do tej, która jest według Bożej woli. Wzywam was do podążania dalej, naprzód, z nieporuszoną wiarą, nie pozwalając, by wiara w was zanikła. Pierwszy list do Koryntian 16, 13. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Boski gniew wylewa się na ziemię z powodu tak wielkiego grzechu, perwersji i pożądliwości. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Wstrząsy sejsmiczne będą dalej mocno smagać ziemię. Módlcie się za Japonię. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Modernizmy, które przeniknęły do wnętrza Kościoła, chcą zabrać Pana trzody z Jego własnego Kościoła. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Demon atakuje Kościół od środka, siejąc zamęt. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się bezustannie. Brońcie wiary pod kierunkiem naszej Królowej i Matki wobec narastającego w Kościele zamętu. Dzieci Boże, bez podziałów, żyjcie wiarą z mocną stałością. Nie bądźcie prześladowcami swoich braci. List do Galatów 5, 15. Ludzkość zapomina o tych, którzy cierpią z powodu wojny i wojna rozszerzy się po ziemi, pozostawiając za sobą zniszczenie, rozpacz i ból. Miejcie świadomość, że demon kieruje tymi, którzy kontrolują człowieka. Znów będziecie mieszkać w swoich domach. Zachowajcie pokój. Być może chodzi o lockdown. Wchodzicie w czas chaotyczny dla całej ludzkości. Zbliża się głód, a wraz z nim plaga gryzoni wkracza do miast. Nie ulegając panice, trwajcie w pewności, że nie jesteście sami. Bądźcie ludźmi wiary,
nadziei i miłości. Idźcie dalej, uważni na postęp wojny między narodami oraz na wojnę duchową. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, trwajcie w duchowym wzroście. Podajcie dłoń naszej Królowej Matce. Trwajcie w duchowej gotowości. Błogosławię Was, Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, Święty Michał Archanioł daje nam bardzo szerokie spojrzenie na panoramę, wobec której staje ludzkość wraz z odejściem do domu Ojca tego, który podtrzymywał Kościół swoją modlitwą i swoim milczeniem. Naszego umiłowanego Benedykta XVI. I modlimy się do Bożej woli, aby On dalej wstawiał się za nami. Wobec tej śmierci otwiera się panorama objawień naszej Najświętszej Matki, które muszą się spełnić w Bożej woli. To prowadzi nas, bracia, do podwojenia modlitwy, do bycia bardziej oddanymi Bogu, do trwania w czujności, jako że ten, który powstrzymywał ukazanie się Antychrysta, odszedł do domu Ojca. Będą bardzo intensywne i trudne te chwile, jakim będziemy stawiać czoła i jedynie z miłością Chrystusa i Jego Matki Najświętszej w naszym sercu zdołamy wytrwać w braterskiej miłości wewnątrz Kościoła. Módlmy się, nie zapominając, że modlitwa nie jest rutyną albo czymś wyuczonym na pamięć, lecz módlmy się sercem. Amen. 4 stycznia 2023 rok.